Dzisiejsza decyzja kwalifikująca nasze miasto do drugiej rundy konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 to sukces katowiczan. A przecież niewiele brakowało, by do tego nie doszło. Przez kilka lat prezydent Uszok był przeciwny zgłoszeniu kandydatury Katowic. Dopiero olbrzymia presja ze strony pomysłodawcy, czyli Katowickiej Gazety Wyborczej, środowisk twórczych i radnych Platformy Obywatelskiej sprawiła, że miasto przystąpiło do konkursu. Skoro pojawiła się szansa na końcowy sukces, zróbmy wszystko, by marzenia ziściły się, tworząc nowe ośrodki kultury, tak by po szumnych zapowiedziach panującej od 16 lat ekipy Piotra Uszoka nie pozostały jedynie popadające w ruinę Stary Dworzec i dawne Kino Kapitol.